Witamy Państwa serdecznie. Wiesława Rusin, dietoterapeutka, psychodietetyczka i bardzo aktywna promotorka zdrowia. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Karpowicz, lider organizacji konsumenckiej, niezwykle aktywny propagator zdrowego stylu życia. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku programu Zdrowienie przez jedzenie zajmiemy się tematem, w jaki sposób dieta może wpływać na sposoby uczenia się, zapamiętywania. Myślę, że bardzo ważny temat dla życia każdego z nas. Kto się jeszcze chociaż trochę uczy, chociaż słyszałem takie powiedzenie, że jak się przestajesz uczyć, to pora umierać. Więc jak chcemy żyć długo i szczęśliwie, to na pewno zdrowe jedzenie nam tutaj pomoże. I wiadomo od dawna już, że jelita rozmawiają z mózgiem, tak? W ogóle są, same jelita są uważane za drugi mózg. O tym już żeśmy tu wspominali. A czekaj, ja ci wejdę w słowo teraz. Przeczytałam fenomenalną informację na temat jelit, że jak jedziesz samochodem i ktoś cię denerwuje, jakiś kierowca i krzywisz się, ten taki, owaki, to wyobraź sobie, że w jelitach też się grymasy takie robią, czyli właśnie jelita reagują tak samo jak nasza twarz, czyli gdzieś tam się kurczą, gdzieś rozkurczają, czyli mogliśmy powiedzieć, że one robią miny też. Czyli nie będzie przesadą powiedzenie, że jak czegoś nie trawimy, na przykład nie trawię jakiejś informacji, która do mnie dociera, czy jakiegoś wydarzenia, tak, w którym biorę udział, a nie chciałem, tak, no to to rzeczywiście może mieć to coś wspólnego z samymi jelitami, bo tak na dobrą sprawę my przetwarzamy te informacje i pytanie do ciebie, Wiesławo, jak wygląda dokładnie ta relacja? Dlaczego właśnie te niemal pokarmowe stwierdzenia pojawiły się w naszym języku, tak? Przecież jak mogę nie strawić informacji? Prawda? Czy my coś czujemy trzewiami, czy jeszcze w języku angielskim jest więcej takich, takich powiedzeń, które właśnie wyraźnie wskazują na to, czy na przykład motyle w brzuchu, tak? U nas po polsku. Wskazują na to, że w tym brzuchu nam się dzieje wiele emocji, wiele stanów umysłowych. Tak, można powiedzieć, że fizjologicznie jelita są połączone z mózgiem okablowaniem, grubym kablem. On się nazywa nerw błędny i to jest najdłuższy nerw w ludzkim ciele, czaszkowy, który przebiega przez cały tułów i właśnie łączy nasze jelita z naszym mózgiem. I teraz co się okazuje? Po tym kablu się krążą informacje w obie strony. Te informacje w postaci oczywiście substancji, cząstek chemicznych, tak? No bo to nie są głosowe informacje, ani też obrazy, tylko w postaci rozmaitych cząstek chemicznych. I co ciekawe, po tym okablowaniu też krążą i to więcej z jelit do mózgu niż z mózgu do jelit. Okazuje się w ogóle, że jelita wysyłają więcej sygnałów do mózgu niż mózg do jelit. I wśród tych sygnałów są między innymi również metabolity flory bakteryjnej, naszych bakterii. Czyli jeżeli my mamy florę bakteryjną prawidłową, zróżnicowaną i niepatologiczną, to ona produkuje dla nas różne substancje, które powodują, że jesteśmy szczęśliwi. Na przykład serotonina jest produkowana przy współudziale pewnych gatunków bakterii jelitowych. Jak mamy na przykład dysbiozę, która polega na tym, że bakterie, powiedzmy, wyginęły pod wpływem diety wysokocukrowej, wysokowęglowodanowej, a rozprzestrzeniły się drożdżaki typu candida lub inne, no to wtedy zupełnie inne substancje będą wysyłane z tych jelit do mózgu. I to jest logiczne, że ten mózg będzie się inaczej czuł. Następna sprawa polega na tym, że nasz mózg może być w ogniu tak samo jak nasze ciało, czyli że podprogowe, przewlekłe stany zapalne dotyczą równie mocno naszego mózgu, jak i całego ciała. Jak to się dzieje? Otóż okazuje się, że pewne cząstki zapalne potrafią przeniknąć barierę krew-mózg i po prostu sieją zamęt w mózgu. Także jeżeli my sobie to uzmysłowimy, tak? Czyli po pierwsze, że mózg jest połączony z resztą ciała takim okablowaniem, w którym są przekazywane informacje poza naszą wolą, tak byśmy powiedzieli, tak? I że różne metabolity, różne cząstki chemiczne mogą przekraczać barierę krew-mózg, no to już zrozumiemy, że dieta będzie miała duży wpływ na to, jak my się czujemy. Więc tu pamiętajmy, że w relacji jelita-mózg tymi istotnymi pośrednikami są nasze
bakterii, właściwie nasza flora bakteryjna w jelitach, która właśnie komunikuje się z mózgiem. Także znowu wracamy do punktu wyjścia. Jak będziemy dbali dietetycznie o jakość naszej mikrobioty jelitowej, no to nasz umysł będzie, nasz mózg będzie funkcjonował lepiej. No właśnie, tutaj pojawia się takie pytanie, jakie sposoby dietetyczne, tak, jakie jedzenie, szczególnie to nasze, o którym tu rozmawiamy, kolorowe, zdrowe, może wpływać właśnie na funkcję mózgu, tak żebyśmy lepiej pamiętali, szybciej się uczyli. No ja bym powiedziała tak, najpierw ja bym wymieniła 5 takich produktów, które absolutnie nam dewastują mózg. Okay. Bo to warto wiedzieć, co nam dewastuje, pomysł, żeby tego unikać, tak? Tak. Więc pierwszym produktem jest... Cukier. Cukier, niestety. Pierwszym produktem dewastującym mózg nasz jest cukier. Tak. Do tego stopnia, że demencję w kręgach medycznych określa się jako cukrzyca typu trzeciego lub też cukrzyca mózgu. Tak. Więc po pierwsze cukier. Po drugie smażone produkty rozmaite. Dlaczego? Dlatego, że tłuszcze prozapalne, typu tłuszcze trans, czy te formy, które powstają w wyniku smażenia, to one działają bardzo mocno prozapalnie na nasz mózg. Czyli na przykład, jeżeli takim tłuszczem trans jest tłuszcz cukierniczy, który służy do wyrobu czego? No ciasto. Ciasteczek, nie? Tak, ciasteczek. Ciasteczek tak, takich, tak, paluszków różnych paluszka, innych. Tak, więc wtedy, jak my to będziemy jedli, to będziemy wchłaniali te prozapalne tłuszcze i to będzie niebezpieczne dla naszego mózgu. Także właśnie po pierwsze cukier, po drugie smażone produkty. Po trzecie, węglowodany rafinowane, czyli te wszystkie białe, tak? Białe mąki, białe ryże. Z tego powodu, że one metabolizują na cukier, więc to jest jakby cukier. Następnie bardzo istotnym czynnikiem degenerującym nasz mózg jest gluten. Gluten pszeniczny głównie. Są liczne mechanizmy jego działania, nie będziemy się w to tutaj wgłębiać teraz. W każdym bądź razie on powoduje powstawanie rozmaitych cząstek, które działają zapalnie na nasz mózg i okazuje się, że gluten może powodować takie dolegliwości jak na przykład choroba dwubiegunowa. I teraz ludzie, którzy cierpią na taką chorobę, no, jeżeli usuną gluten z diety, to bardzo często mają bardzo znaczącą poprawę swojego funkcjonowania. Zresztą o tym będziemy mówić jeszcze w odcinku poświęconym depresji, innym zaburzeniom nastroju. Ale tutaj warto wiedzieć, że bardzo silnie drażniąco na nasz mózg działa gluten. Kolejna substancja, która nam wyniszcza mózg, która jest gloryfikowana i uwielbiana przez wszystkich, to co jest, jak myślisz? Co wszyscy piją? Nie woda. Coca-Cola? Nie, alkohol. 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 No, Coca-Cola to od razu z cukrem skojarzyłem. No, alkohol, Coca-Cola to cukier. No, tak, tak, alkohol tak. Po prostu nam wyniszcza neurony, wyniszcza mózg. I dlaczego on tak mocno działa? Dlatego, że alkohol... Każdy? Każdy alkohol, C2H5OH. Jego stopień działania od czego zależy? Od stężenia. Brawo, od ilości, tak? Więc oczywiście pewna dawka alkoholu będzie lecznicza nawet, tak? Na parsteczek jakiś. Pewna, tak, bardzo mała. Natomiast każda większa niż ta pewna będzie miała działanie neurodegeneracyjne, no, bo ona się prosto z żołądka wchłania do krwiobiegu i prosto tam idzie do tego mózgu. Niestety mózg jest, tkanka mózgowa jest delikatna i no, dosyć jest podatna na uszkodzenia przez alkohol. No już nie mówię o substancjach psychogennych i tak dalej, ale mówię tak w codziennej diecie. Alkohol można nazwać codziennym środkiem spożywczym, zważywszy ile zajmuje miejsca w półkach, na półkach sklepów i jak często jest kupowany, tak? Więc jakby to są te najbardziej, powiedziałabym, drażniące substancje. I jeżeli będziemy je regularnie stosować w odpowiednio dużych dawkach, każde jedno z tych wymienionych, no to mamy gwarancję, że nasz mózg nie będzie dobrze działał, że będziemy mieli problemy z uczeniem się, z zapamiętywaniem i z neuroplastycznością. A teraz odwrotnie. A teraz odwrotnie, właśnie. Tak, teraz co nam będzie... To, co nas może uratować. Co nas może uratować. Ożywić. Tak. Ożywić, tak. Pasta kiwi, but ożywi. Tak. Więc kiwi. Kiwi nas ożywi. Kiwi, proszę bardzo. Nie pasta, kiwi, tylko kiwi. Owoc. Tak. Kiwi, kiwi, tak. Więc znowu będziemy tu mało oryginalni, Wojciechu, no bo musimy powiedzieć, że istnieją 3 kategorie żywności, która będzie ratowała nasz mózg. Pierwsza kategoria żywności to kolorowe warzywa i owoce. Dzięki zawartości witamin, minerałów, fitozwiązków, tak? I błonnika. Tak.
więc one na pewno. Dalej, zdrowe tłuszcze. Trzeba pamiętać, że nasz mózg składa się w największym procencie z tłuszczu właśnie. Ja słyszałem 85%, tak? Tak, tak, bardzo w wysokim procencie. I teraz takim pokarmem dla naszego mózgu będzie cholesterol, uwaga. Więc jajeczka bardzo proszę, mięsko bardzo proszę, tak? Tylko nie w towarzystwie bułki białej, nie w towarzystwie cukru. Bez ziemniaczków. Bez ziemniaczków dla mózgu, tak? ziemniaczki tak, ale w osobnym posiłku, tak. Nie? Się umówmy, z kapustką. No, w każdym bądź razie tłuszcze na pewno. Tłuszcze omega-3 oczywiście, o tym wszyscy wiedzą, więc albo możemy je w kapsułkach, takie pozyskiwane z alg morskich, bardzo bezpieczne. Możemy też sobie algi wcinać w tym celu, czy też ryby, ale zanim weszliśmy tu do studia, mieliśmy dyskusję, skąd wziąć takie ryby, które nie byłyby zanieczyszczone rtęcią, dlatego że ryby nam pomagają na mózg, natomiast jedną z najgroźniejszych substancji, która będzie nam upośledzała mózg, jest rtęć. Rtęć? Metale ciężkie, zresztą fluor też należy do takich upośledzających działanie mózgu substancji. Tu już to nie jest kwestia dietetyczna. Wspominam o tej rtęci dlatego, że ryby, zwłaszcza duże, typu tuńczyki na przykład, które są wysoko w łańcuchu pokarmowym, bardzo często są mocno zanieczyszczone tą rtęcią, czyli byśmy wylali dziecko z kąpielą. Tutaj mamy dobrej jakości białko i tłuszcz, który jest potrzebny dla naszego mózgu, no ale jak on będzie zanieczyszczony tą rtęcią, no to, to nic nie osiągnie. Trzeba poszukać dobrej jakości. Czyli tak, właśnie fitozwiązki i wszystko, co jest w warzywach i owocach, będzie nam wspierało mózg, będą zdrowe tłuszcze nam wspierały mózg i tu się nie bójmy cholesterolu, nie bójmy się tłuszczy zwierzęcych. Wszystko z umiarem, ale żeby było i roślinne tłuszcze omega i tłuszczy zwierzęcych nieco, właśnie pozyskiwanych choćby z jajek na przykład, czy pozyskiwanych z mięsa, ale chudego. W nim też jest tłuszcz. Tak. No i oczywiście będą dobrej jakości białka. I te dobrej jakości białka możemy mieć nie tylko z rybek i z mięska i z owoców morza, ale również jak strączki odpowiednio przyrządzimy, czy wszelkie orzechy i pestki. One działają znakomicie na mózg, zwłaszcza orzechy włoskie, tak? Przypominasz sobie? Tak. Orzech włoski wręcz przypomina. Wyglądają dokładnie jak mózg, więc jakby prawem sygnatur są dla niego bardzo korzystne. Także znowu, dla mózgu będzie bardzo istotnym również pokarmem, w cudzysłowie, woda. W przeciwieństwie do alkoholu, który będzie nam działał neurodegeneracyjnie, a jest płynny, woda będzie nam powodowała oczyszczanie i przepływ mózgu, przepływ informacji również. No i rozmaite substancje, rozmaite minerały typu krzem, tak? Z tym, że no, z tym krzemem nie mamy problemu w diecie, bo wystarczy, że będziemy jedli sobie kaszę gryczaną, czy kaszę jaglaną, czy rozmaite też pestki, orzechy, to tego krzemu sobie dostarczymy. Także im prostsza dieta, im bardziej naturalna. Przepraszam, jeszcze takie jedno pytanie wspomagające. A wino? Wino? In vino veritas, jak mówią. No, tak. Słyszałem tak z takiej piosenki, że ty się chłopie napij, nie pij wody, bo woda szkodzi, ale napij się wina, bo to najlepsza medycyna. O, tak to no więc, tak jak mówiliśmy, czerwone wino, szklaneczka czerwonego wina oczywiście nie będzie nam szkodziła w niczym. Szklaneczka mała, nie taka jak tutaj mamy, tak? Ale codziennie może być jedna taka mała? No, jak ktoś lubi, no to niech codziennie wypije. No, jest ten paradoks francuski, tak? Że Francuzi to winko popijają, no i jakoś tam to wszystko dobrze funkcjonuje w tej tradycji. Także na pewno, o ile potrafimy poprzestać na tej szklaneczce, dlatego że tutaj jest problem niekiedy, że wiemy, że dobre jest kieliszek na pasteczek, naleweczki, albo szklaneczka winka, tylko że no potem to trudno poprzestać na tej jednej. Więc jeśli tak, oczywiście alkohol nie należy, żaden ani czerwone wino do grupy leków dla mózgu, czy też żywności takiej, która będzie go wspierała, ale mu nie zaszkodzi. Natomiast pewna ilość antyoksydantów, które są w tym czerwonym winie, no powiedzmy, że będzie nam ten mózg wspierał. Aczkolwiek ja bym przed uczeniem się do jakiegoś sprawdzianu... Przed uczeniem nie pijemy. Nie, raczej to nam nie pomoże. Przed uczeniem się nie spożywam alkoholu. Natomiast to takie jeszcze jedno pytanie... wspomagające
taką na przykład poranną naszą świadomość. Tak? Że na przykład jakie zjem śniadanie, mogę mieć resztę takiego dnia. Czyli jak, prawda, tutaj... Śniadanie do szkoły, jest bardzo ważne śniadanie do szkoły, czyli jak ono będzie odpowiednio skomponowane, to może się okazać, że i cały dzień tak się poukłada prawidłowo. Jasne. Szczególnie jeżeli jest to taki dzień, gdzie będziemy bardziej aktywni umysłowo. Dzień ze sprawdzianem na przykład. Na przykład. Prawda? Tak. Czyli, że mamy jakiś sprawdzian, mamy kolokwium, czy mamy wystąpienie przed kamerami, tak? Jak na przykład. Mieliśmy takie śniadanie wspomagające. Tak? Śniadanie wspomagające, więc najlepiej z mojego doświadczenia wynika, sprawdza się to, co jadamy ty i ja, czyli owsianka, płatki owsiane pod różnymi postaciami, dlatego, że to jest najprostszy taki pokarm. Jeśli w dodatku go stuningujemy, można powiedzieć, jagodami, na przykład jeśli do takiej owsianki dodamy jagody, maliny, jakieś truskawki, tak? Albo z drugiej strony dodamy orzechy laskowe, albo orzechy włoskie, albo pestki dyni, pestki słonecznika, sezam, to mamy już tak potężną jakby dawkę tych wszystkich substancji, które będą wspierały nasz mózg, że takie śniadanie jest super. Co jeszcze może być? Oczywiście bardzo fajnie nam zadziała też na przykład szakszuka. Szakszuka to jest taka potrawa, ale możemy to też nazwać, nie wiem, warzywami duszonymi z jajkiem, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że cebulkę podsmażamy sobie na masełku klarowanym albo ewentualnie na oliwie i do tego dodajemy pokrojoną cukinię, pokrojoną paprykę, pomidora rozdrobnionego i to sobie tak przez 4-5 minut, żeby to było miękkie, ale chrupkie jeszcze i do tego wbijamy ze dwa jajeczka i leciutko solimy, posypujemy obficie na przykład zieloną cebulką posiekaną lub koperkiem lub czym tam chcemy i coś takiego zjadamy sobie i możemy zjeść to zupełnie bez chleba. Ja na przykład nie używam chleba do czegoś takiego, ale jeżeli użyjemy na przykład kromeczki żytniego razowca na zakwasie albo kromeczki chleba gryczanego na zakwasie. Ostatnio właśnie ja robiłam eksperyment taki i w mojej nowej książce, która się ukaże niedługo, już ją polecamy, Kuchnia dla życia, będzie tam przepis właśnie jak zrobić od samego zakwasu, bo okazuje się, że w ogóle można z mąki gryczanej zrobić i zakwas, i cały chleb na zakwasie. I to jest już mega zdrowe, bo nie ma żadnych glutenów, niczego, natomiast ogromną ilość między innymi żelaza, krzemu i innych rutyny ma kasza gryczana, czy gryka. Więc jakby z takim chlebusiem ewentualnie możemy. Jakie jeszcze śniadanko? No możemy sobie zrobić koktajl proteinowy, czyli że zmiksować sobie z mleczkiem kokosowym, z wodą, trochę orzechów, trochę siemienia lnianego, garść szpinaku, jakieś na przykład jabłuszko, pomarańcze czy kiwi, czy te jagody, co sobie życzymy i wtedy mamy i tłuszcz, i białko, i mnóstwo witamin, minerałów, mikroelementów, fitozwiązków i takiego koktajlu wypijamy, czujemy się błogosyci i idziemy do swoich obowiązków. No są to też łatwo dostępne takie komponenty, oczywiście. Ja jeszcze ze swojego doświadczenia dodam kakao, ale surowe ziarna kakaowca bardzo dobrze na mnie działają. Staram się kilka takich sztuk zjeść, tak? Fajnie, że to powiedziałeś, bo surowe kakao dobrej jakości można też do takiego koktajlu dodać. Dokładnie. Czyli na przykład zamiast dać zielone liście, bo one nie zmieniają smaku, ale dać na przykład banana i kakao. I oprócz tego siemienia, tych orzechów, tego wszystkiego, wtedy mamy fantastyczny koktajl smakowo i działa cudownie, bo oczywiście kakao również działa nam na mózg. No i też można łatwo je dostać, a nawet jak nie, no to można się rozglądać na przykład za surową czekoladą, tak? Są takie produkty. Dobrze, drodzy Państwo, jak widać, można wstać rano, dobrze zjeść i później czuć się bardzo dobrze, jeszcze lepiej. I mieć wydolność umysłową. I mieć wydolność umysłową, przez to się lepiej uczyć, pochłaniać wiedzę, a też czuć się może zachęconym do zdobywania nowej wiedzy, no bo... Bo, Wojtuś, wiedza ratuje życie, a ignorancja zabija. Jest takie przysłowie, nie? Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.